Radio Pryzmat. Para, pa, para, pa, para, pa, Radio Pryzmat. One, two, three. Sportowa energia. Witajcie serdecznie w Sportowej Energii w Radiu Pryzmat. Wybija godzina 18, a jak wiemy, jest to godzina Sportowej Energii w czwartki. Także dzisiejszym tematem będzie temat sportowy. Ku zaskoczeniu, ponieważ jak wiemy, jest to sportowa energia, także raczej jest to powiedziane ironią, ponieważ sport to jest jednak sport, także myślę, że nikogo nie zaskoczyło, że to jest kolejny sport, a naszym sportem jest właśnie, tak jak powiedziałam, brycz. Dzisiejszą audycję poprowadzi Aleksandra Kromka oraz naszym gościem specjalnym jest Aleksandra Zalaczek. Witam serdecznie. Ja osobiście nie miałam żadnych początków z brydżem, nie uczyłam się, także z miłą chęcią poznam tutaj zasady i oraz początki pani, naszego gościa specjalnego, Aleksandry Talaczek. Jak to jest? Czy więcej jest osób młodszych czy starszych, które grają w brydża? A to bardzo dobrze się pani kojarzy, bo rzeczywiście w brydża gra zdecydowana większość osób starszych. Jest to też zdecydowana ilość mężczyzn. Bardzo mało kobiet gra w brydża, nie wiem, z czego to wynika tak naprawdę, ale większość jest kobiet i jest to jednak starsze osoby na turniejach. Zawsze mnie interesowały, jak wyglądają początki osób, które chciałyby się nauczyć grać w brydża. Sama bym chciała może zacząć kiedyś grać w brydża, grać w karty tak profesjonalnie czy jakkolwiek hobbystycznie. Także jak wygląda początki takich osób, które totalnie nie mają pojęcia o co chodzi w tym sporcie? Ja myślę, że początki u każdego wyglądają może troszkę inaczej. Myślę, że to różnie bywa. U mnie wyglądało to tak, że o brydżu w ogóle dowiedziałam się, będąc w gimnazjum, a że bardzo lubiłam grać w karty, to zapisałam się na takie zajęcia. Przyszedł do naszej szkoły nauczyciel, właśnie mój pierwszy brydża, i zachęcał uczniów do zapisania się na zajęcia, które prowadził raz w tygodniu. I wtedy to było duże grono uczniów i dużo osób właśnie zapisało się na takie zajęcia. No ale do dnia dzisiejszego wydaje mi się, że chyba tylko ja się ostałam z tej ekipy, która zapisała się na start, na zajęcia. Więc no, myślę, że można śmiało powiedzieć, że brycz to jest sport dla wytrwałych. Także jak widzimy, właśnie jest to sport dla wytrwałych i trzeba mieć dużo cierpliwości na pewno oraz dobrej pamięci w tym sporcie. Zdecydowanie. Także myślę, że tutaj te dwa czynniki są takie jedne z najważniejszych, ale interesują mnie też grupy wiekowe w takim brydżu profesjonalnym. Jak one wyglądają? W brydżu profesjonalnym jest tak, są różne kategorie wiekowe, jest do 15 lat, później jest do 21, to są wszystko kategorie juniorskie, i do 25 lat, to w takich kategoriach można reprezentować właśnie Polskę. Później są już takie kategorie open, czyli reprezentacja Polski kobiet, reprezentacja open, czyli no tam mogą wchodzić i kobiety, i mężczyźni, ale z racji tego, że gra więcej mężczyzn, więc przeważnie są to mężczyźni, oraz reprezentacja seniorów, czyli takie właśnie są kategorie. Czyli jak widzimy, każdy, kto chce się zainteresować, kto chce mieć jakiekolwiek początki związane z brydżem, może się zapisać w każdym wieku i na pewno znajdzie się miejsce, jeśli tylko chce i znajdzie sobie odpowiednich trenerów. Ale interesuje mnie to, jak wyglądało z pani perspektywy, takie pani osobiste, prywatne początki z brydżem. No to ja właśnie zaczęłam grać w gimnazjum, chodziłam na samym początku, właśnie wydaje mi się, że to było raz w tygodniu na zajęcia, później to były to turnieje piątkowe, na pewno wiem, że po lekcjach zostawałam w szkole i grałam turniej, wracałam dopiero wieczorem do domu. No a później to się przerodziło już w coraz częstsze wyjazdy, takie turnieje właśnie wyjazdowe, jakieś
turnieje organizowane w różnych innych miastach, gdzie poznawałam innych brydżystów, właśnie różnych przyjaciół, nowe znajomości z Warszawy, tam z Wrocławia, z Poznania. No i tak to się kręciło. No im więcej wyjazdów, im więcej nowych ludzi się poznało, tym bardziej się w to wszystko wsiąkało. No i tak już zostało do dziś. Nie wyobrażam sobie teraz, żebym miała nie grać w brydża. Chciałabym też tak osobiście zapytać, co pani prywatnie daje gra w brydża? Jakie są plusy dla pani? Brydż na pewno pomaga w koncentracji, bo trzeba być bardzo skupionym grając w brydża. Jak gra się turniej, przypuśćmy taki standardowo taki turniej trwa około 5 godzin, a czasami nawet więcej, czasami nawet można, jak się jedzie na jakiś kongres i chce się uczestniczyć w każdym turnieju, który jest prowadzony w ciągu dnia, no to tak naprawdę można grać od rana do wieczora. A żeby grać dobrze, no to trzeba być skupionym przez te wszystkie godziny, żeby pamiętać, kiedy schodziło, jakie karty zeszły nam, co było wylicytowane, co było grane, no to ta koncentracja jednak musi być na wysokim poziomie. Dlatego no, koncentracja i skupienie na pewno. Wyobraźnia, myślę, że też, bo brydż rozwija wyobraźnię. Z tego względu, że trzeba sobie właśnie często jakieś różne rozkłady kart wyobrazić, kto co, jakie karty ma w swojej ręce, gdzie tam trafić, jakiegoś króla, damę, także myślę, że też na pewno to. No i właśnie tak jak już wspomniałam, przede wszystkim to ludzie, że brydż dał mi możliwość poznania super przyjaciół, bardzo interesujące i ciekawe osoby, z którymi mam kontakt do tej pory. Myślę, że które śmiało mogę pozdrowić, jeśli gdzieś tam może mnie słuchają, to pozdrawiam wszystkich brydżystów. Może przejdźmy do bardziej takiego ścisłego tematu. Jak wyglądają zasady w brydżu? Ohoho, to jest rozległy temat, bo tego się tak nie da szybko wytłumaczyć. Przede wszystkim w brydża nie gra się indywidualnie, tylko się gra z partnerem, więc polega to na współpracy i wzajemnym zaufaniu. No, bo mogą wyniknąć jakieś później kłótnie i spory. Często to się zdarza przy stoliku. No cóż, nasz partner siedzi naprzeciwko nas, przy takim kwadratowym stoliku. Po przeciwnych stronach siedzą nasi przeciwnicy. Gra się pełną talią kart, czyli 52 kartami. Każdy z nas ma po 13 kart. No i takie całe rozdanie składa się z licytacji. Licytuje się innymi kartami, nie tymi, co się gra, tylko są takie specjalne karty do licytacji. Później jest właśnie rozgrywka, no i obrona. No, myślę, że to wystarczy, bo więcej nikomu to za wiele nie powie, jak będę rozwijała ten temat. Czy są jakieś negatywy tego sportu? Jakie są one? Negatywne strony. Myślę, że jak ktoś gra już tak profesjonalnie, można nawet powiedzieć, że zawodowo, bo są takie osoby, no to wiąże się to z tym, że bardzo dużo taka osoba wyjeżdża, bo bierze udział w różnych wyjazdach, w różnych turniejach międzynarodowych, nawet jeśli reprezentuje Polskę, to bardzo dużo jest tych wyjazdów. Takiej osoby często właśnie nie ma w domu, więc brycz poświęca, zabiera nam bardzo dużo czasu. Jeśli chce się temu naprawdę poświęcić i grać dobrze, no to trzeba się przygotować i liczyć z tym, że no nie dość, że nie będzie nas często w kraju, to jeszcze będziemy musieli poświęcić wiele czasu, żeby grać jak najlepiej, żeby się nauczyć właśnie i rozgrywać, i bronić, i uściślić z partnerem nasz system licytacyjny, żeby później nie było właśnie nieporozumień, niedomówień w parze. Także jest to wymagający i sport. Dużo czasu trzeba. Ale myślę, że każdy sport, jeśli chce się w tym być naprawdę dobrym, to potrzeba poświęcić nawet życie temu sportowi. Więc tak samo jest również i w brydżu. Zahaczyliśmy o temat brydża sportowego i stąd moje pytanie narodziło się, czym się różni brydż sportowy od towarzyskiego? W brydżu sportowym
wyeliminowana jest losowość do minimum, czyli brycz sportowy polega na tym, że każdy porównuje swoje zagrania do zagrań innych osób, także to nie jest tak, że takie karty jak dostajesz, to musisz to nie zależy od tego, co ty z nimi zrobisz, bo na przykład w takim brydżu towarzyskim, no to jeśli na przykład dostaniesz jakieś rozdanie losowo potasowane, no to może ci przyjść dużo punktów, może ci przyjść mało punktów, no od ciebie to nie zależy, co dostaniesz na rękę i jak to wykorzystasz. No jak wykorzystasz, to tak, ale jakby nie masz się do kogo porównać. A w brydżu sportowym, grając w turnieju, to takie jedno rozdanie chodzi po sali i grając jedno rozdanie na jednym stoliku, ono przechodzi później na kolejny stolik, później znowu na kolejny i dopiero po całym turnieju takie rozdanie schodzi i wyniki są porównywane i wynik z jednego stolika porównywany jest do wyniku z innego stolika i wtedy rozpisuje się taki zapis procentowy i zawsze wynik z rozdania pokazany jest właśnie w procentach i można sobie później zobaczyć właśnie jaki ten zapis wzięliśmy, ile procent z danego rozdania zyskaliśmy.